Ku jego zaskoczeniu silnik okazał się wyjątkowo czysty. Wystarczyły dwie wymiany oleju, żeby po płukaniu w środku panowała niemal idealna czystość. I to właśnie było pierwsze zdziwienie. Drugie, że po kilku tysiącach kilometrów jazdy autostradowej olej zabrudził się dopiero po dłuższym czasie, podczas gdy w jego drugim samochodzie... Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Dziś na stole badawczym pojawia się samochód, którym można by określić jednym słowem doświadczony. Za jego kierownicą Krzysztof, widz kanału od dłuższego czasu, który postanowił sprawdzić, czy po setkach tysięcy kilometrów jego silnik wciąż trzyma formę i jak długo można zachować życie oleju. W środku znajdują się dwie próbki, świeży olej i próbka oleju z silnika, który jak się okazuje przeszedł naprawdę długą historię. To Citroen C4 Grand Picasso z 2016 roku z silnikiem 1.6 Blue HDI i przebiegiem 355 tysięcy km. A ponieważ samochód został sprowadzony z Wielkiej Brytanii, licznik pierwotnie wskazywał ponad 215 tysięcy mil. Krzysztof pisze, że od dawna ogląda kanał i zawsze chciał wiedzieć, kiedy tak naprawdę kończy się życie oleju. Okazja pojawiła się przypadkiem po zakupie samochodu powypadkowego z dużym przebiegiem. Ku jego zaskoczeniu silnik okazał się wyjątkowo czysty, wystarczyły dwie wymiany oleju, żeby po płukaniu w środku panowała niemal idealna czystość. I to właśnie było pierwsze zdziwienie. Drugie, że po kilku tysiącach kilometrów jazdy autostradowej olej zabrudził się dopiero po dłuższym czasie, podczas gdy w jego drugim samochodzie C3 Picasso z tym samym silnikiem olej robi się czarny już po kilkuset milach. Krzysztof wymienia olej regularnie, zawsze przed zimą i na wiosnę. Często wybiera tańsze produkty, ale robi to konsekwentnie dwa razy w roku. W ten sposób od lat utrzymuje swoje diesle w naprawdę dobrej kondycji. W badaniu pojawi się olej Valvoline, który jak podkreśla wybrał ze względu na jego dobre właściwości myjące. I rzeczywiście wygląda na to, że olej spełnił swoje zadanie. Po kilku tysiącach mil powoli ciemniał, aż w pewnym momencie stał się czarny. A Krzysztof, jak sam napisał, nigdy nie miał tak czystego silnika po tak prostym zabiegu. W swojej wiadomości Krzysztof zawarł jeszcze kilka interesujących obserwacji. Silnik mimo dużego przebiegu pracuje bardzo równo, lepiej niż w C3 Picasso jego żony, które ma dwa razy mniej kilometrów. Od lat stosuje dwusiarczek molibdenu w proszku, bo jak napisał, nie zmienia on chemicznie oleju, a jego zdaniem pomaga w ochronie układu smarowania. Od 12 lat dodaje również olej 2T i preparaty zwiększające liczbę cetanową. Po tym zabiegu poprawiły się korekty wtrysków, a zużycie AdBlue zauważalnie spadło. Zdarzają się sporadyczne dymki przy redukcji, ale jak pisze, to raczej normalne zachowanie dla tego przebiegu. Na moment przed pobraniem próbki samochód miał przebieg 9300 km od ostatniej wymiany. Wymiana była planowana przy 10 tysiącach, ale pojawił się nagły ubytek oleju. Okazało się, że winna była odma silnika. Krzysztof rozważa też zmianę oleju, bo jak pisze, bardziej zależy mi na filmie olejowym niż na oszczędności paliwa. Podsumowując, w dzisiejszym odcinku zobaczymy próbkę oleju z bardzo doświadczonego silnika, który przeszedł pełną procedurę czyszczenia, ma za sobą setki tysięcy kilometrów i mimo wieku nadal trzyma kondycję, która potrafi zaskoczyć. Jak zachowa się Valvoline po takim przebiegu? Czy częste wymiany faktycznie potrafią zdziałać więcej niż drogi olej? I jak duży wpływ mają dodatki, które Krzysztof stosuje od 20 lat? Odpowiedzi poznamy już w kolejnych częściach filmu. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka.
No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć, jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie. Dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy, jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego. W tle podczerwień zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla próbki oleju świeżego jest następująca: 74,4 w 40 stopniach oraz 13,3 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 183. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta. Natomiast tutaj pewne ograniczenie: Krzysztof nie ma pewności, jaka wersja tego oleju została zalana. W swojej wiadomości podkreśla, że nie pamięta, czy olej był w klasie C2 czy C3. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 65,4 w 40 stopniach oraz 12,0 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 184. Liczymy zmiany procentowe, zmiany na względnie akceptowalnym poziomie, uwzględniając przebieg tego oleju, minus 12% w niższej temperaturze oraz minus 10% w 100 stopniach Celsjusza. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu IDO od MCU oraz testu wewnętrznego R2D w opcji z trzema bibułami. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym czasie. Najpierw raport z MCU, następujące noty: 6, 4 i 2/3. W jakich obszarach? Wyświetlam to teraz na ekranie. Dodatkowo mamy następujący komentarz: słabe spalanie, stan oleju jest również pogorszony z powodu niskiego przebiegu oleju. Jakie otrzymano wyniki z testów wewnętrznych R2D? Pierwsza bibuła: bardzo ładny wynik, brak przepalonych krawędzi, rozwarstwienie widoczne dokładnie. Druga bibuła: tutaj również bardzo ładny wynik, poza centralnym rdzeniem. Natomiast obstawiam, że to może być pochodna zastosowanego dodatku. Ogólna jakość oleju wysoka, nota, to jest ten drugi okrąg, strefa rozpraszania. Trzecia bibuła, tutaj wynik przeciętny, przypominam, oceniamy na tej bibule stopień wyczerpania dodatków poprzez obecność lub brak turkusowej aureoli. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego.
Następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. W podczerwieni mamy następujące wnioski. W pierwszej kolejności oceniamy poziom sadzy, tutaj mamy stan podwyższony. W drugiej kolejności zanieczyszczenia, w okolicach 1260 mamy mocny pik, który warto podkreślić w kontekście testu bibułowego i widocznego tam zanieczyszczenia. Do podkreślenia jest również stosunkowo wysoki stopień oksydacji, reszta parametrów pod kontrolą. Podsumowując, agregując wszystkie zmiany w jeden wskaźnik jakości, otrzymujemy wartość 80%, czyli wymiana zrealizowana w punkt. Przebieg 9300 km, w tym konkretnym przypadku ten silnik, taki rodzaj eksploatacji jest trafionym wyborem. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!